Politechnika Białostocka wraz z trzema uczelniami i monasterem ratuje katakumby w Suprasie. Prowadzenie tutaj ludzi, ekip badawczych wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa i od tego trzeba zacząć. Fragmenty cegieł są na tyle odspojone, na tyle zniszczone, że no może to grozić bezpieczeństwu. Nie ma sklepienia, no więc skoro nie ma sklepienia, w tym momencie jakby nie ma najważniejszej rzeczy, takiej najbardziej niebezpiecznej, to coś, co mogłoby spaść na osoby pracujące, ale fragmenty cegieł są na tyle nadwyrężone, szczególnie ich elementy podporowe, że należałoby to zabezpieczyć. Wydaje mi się, że nie należy udostępniać do zwiedzania całych katakumb, a no, zostawiamy sobie takie elementy, które są w postaci świadka historii i pewien fragment tych katakumb może zostać udostępniony do zwiedzania, no bo nie musimy wejść i obejrzeć kilkudziesięciu takich samych nisz. Jeżeli zobaczymy kilka, potencjalnie dotkniemy tej cegły, no znajdziemy się w tym środowisku, może zamkniemy oczy i sobie wyobrazimy, co było tutaj kilkaset lat temu. Natomiast gro tych katakumb moim zdaniem powinno być przeznaczone do badań. Najpierw archeologicznych, ale po zapewnieniu bezpieczeństwa osobom, które będą te badania prowadziły, natomiast potem możemy prowadzić już badania zarówno architektoniczne, konstrukcyjne, zastanawiać się, jak to powinno wyglądać.